Siemanko, śmietnikowy z tej strony. Witam w galerii skarbów śmietnikowych numer 2. Tutaj, jak już widzimy, mniej więcej porządek zapanował, bo w tamtej galerii 1 zaraz pokażę, jak to wygląda. Na razie zobaczcie, co jest w galerii 2. Zostały poukładane. To są nasze znaleziska ze śmietników z ostatniego miesiąca, prawda? Także to jest szybka akcja. Miesiąc i taka galeria, takiej galerii to jest 30. 30, a tutaj tak to podzieliłem na sekcję złom. Tu jest sekcja złom, te silniki jeszcze będę mieć, musiądę robił bomby jakieś, tutaj jakieś okućka, jakieś takie tego typu. Oglądajcie narzędzia, kubany, kieliszki, słuchajcie, wszystkie kieliszki, narzędzia, dużo porcelany jest, dużo ciekawych rzeczy, także warto naprawdę odwiedzić, ale to tylko kontakt prywatny. Macie na dole, jest kontakt prywatny, można napisać, poznać się i dopiero wtedy osoby, które są już sprawdzone, to po prostu będą mogły odwiedzić, zawitać. Zapraszamy jak najbardziej. Czym chata bogata, są wszystkie puchary, kryształy, zabawki, ubrania, lampy, wazony, filmy, co potrzebujecie, te kontakty, remont możemy zrobić. Tak to ustawiłem, kaski, krawaty, wszystko. Dużo rzeczy jest ciekawych, także jak najbardziej zapraszamy. DVD, sekcja okularki, te kaski do tego, tu zobaczcie ile termosy. Także tak to mniej więcej zrobiłem na wstępie. To można zobaczyć, prawda? Można jak najbardziej zobaczyć. Ryby są, patrzcie, wszystko, te wszystkie nasze znaleziska z tego miesiąca chyba, buty, nawet torebki, sekcja książki nawet powstała, może zobaczcie, książeczki są, wszystko jest, piłka, a tutaj jest sekcja spania, jest materac, prawda, rozkładam sobie materac i także można tutaj też mieszkać, a tutaj jest cała ta galeria, łóżeczki, spodeczki, różne zestawy, talerzy, czym chata bogata. Zapraszamy do nowej galerii skarbów śmietnikowych, ale tak mówię, nie pisać publicznie, tylko poznawać się. Zapraszam na grilla i dopiero wtedy zobaczymy, kto jest potrzebujący, spoko i te sprawy, no nie? Także, a takich galerii to jest 20 czy 30, prawda? Także zapraszam. Sekcja jakieś narzędzia, CB radia, tutaj różne typy tego, prawda, jakieś kielichy, wazony, reklamy, lotto, wszystko można, obrazy, wszystko można tutaj testować. Popielniczki małe, duże, do krojenia szyb, co wy tam potrzebujecie, to wszystko jest. Patrzcie ile kubanów jest w galerii. Bombasy, lampy, wszyściutko, co potrzeba. Także patrzcie ile cukiernice jakieś, te medaliony, czy co tam potrzebujecie medalionów, a w drugiej galerii są jeszcze inne. W sumie jest dużo, dużo więcej tych wazonów jest, co tam potrzebujecie. Na razie to tylko wystawiłem, o asteroidy, no nawet są asteroidy, świeczniki, lustra jakieś hardkorowe, cukiernice różne, kryształy. Patrzcie sobie, maszyny do szycia. Także jak najbardziej zapraszam do kontaktu. To jest śmietnikowe klucze, sekcja klucze, śmietnikowe znaleziska z ostatniego miesiąca, prawda? Mniej więcej. Także to jest, te, pamiętacie, prawidła do butów, jakieś te depozyty, co były, wszystko mi się przypomina, wiertarki, wkrętarki, starocie, leżaki, wszystko PRL, boomboxy, co tam po prostu uważacie za ciekawe, to bomby z PRL-u, to w galerii skarbów śmietnikowych was tutaj czeka, są dwie takie galerie, więc zaraz po tym zapraszam, zobaczycie tam w tamtej drugiej galerii, w tej pierwszej jest mniejszy porządek panuje, ale też da radę przejść, także da radę wszystko zwiedzić, wszystkie skarby śmietnikowe, które co oni wyrzucają te śmietniki, patrzcie, co oni wyrzucają, pędzelki różnej maści, torebasy, obrazasy,
zestawiki takie kobaltowe, no nie? Co trzeba, to po prostu wszystko wyrzucają. Myślą, że to niepotrzebne. A tutaj się po prostu, nawet jest zestaw kawowy, ten, patrzcie, sekcja tarzyki. Chcecie z wzorami, czy chcecie bez? Wszystko jest. Bardzo dużo porcelany różnej maści, różnych zestawów, cukiernic. Także na razie taki artystyczny zestaw został wykonany. No i co, zapraszamy. O, sztućce nawet, całe garnki. Sztućce to na garnki są. Także to oni wyrzucają na polskie osiołki. Zobaczcie, pasy. Różne asteroidy takie, nie wiem nawet. Zobaczcie. Także jarmarki zakrzowskie, jarmarki zapraszają. No i tyle, no. Zobaczcie sobie, co tutaj się dzieje. Galeria skarbów śmietnikowych. Nawet mamy książki, cukiernice, książeczki. Wszystko jest. Jest lampa z lustrem podświetlana. Zobaczcie, LEDami czy czym to, różne. Naprawdę warte kaczki zobaczenia rzeczy. Tutaj można odwiedzić narzędziuchy, transportery, koli, kubki, wszystko jest normalnie. Nescafu, jakieś kolekcjonerskie. Takie bombasy. Także taka galeria skarbów śmietnikowych 2. Zapraszamy. Taki osiołek, troszeczkę rzeczy tam było, wiecie, jakiś taki do przebrania, typu zabaweczek, pudełeczek, ale lecę na tą miejscówę, co wczoraj był depozyt, pędem chcę się tam dostać, dlatego tutaj tylko lecę i patrzcie, co czekało. Z tamtych zabawek udało się tylko ludzika Playmobil wyłowić z 93, także taki do kolekcji ludzik Playmobil Drwal. Zbieramy te wszystkie ludziki jak najbardziej. I to jest szokujące, to jest wspaniałe. Pierw myślałem, taki cień tego padał w nocy, prawda, że to jest jakiś, nie wiem, co to może być. Nie wierzyłem, że to aż jest tak coś ciężkiego, coś metalowego, nawet mosiężne okucia stare. Przyjrzyjcie się, do czego to mogło służyć. Jest sygnatura, wiecie jaka? Czyłem? Nawet to sygnatura. Germany B. B Germany. Fajne. Otworzymy to teraz. Patrzcie, jak wygląda w środku. Do czego to służy? Niemieckie takie urządzenie. Wylatuj. Niemieckie taka... Nie wiem, jakieś kaczki czy czegoś. Zobaczcie. Z tej strony tak,
tu ma jakieś takie wentylacje, dziurki, więc nie wiem, musicie mi pomóc. No i co? Taka miejscóweczka, pierwszy ludzik Playmobil, pierwsze, co to jest? Mega kawałek. Skrzyneczka mega metalowa, ale to są okucia mosiężne. Spoko, lecimy dalej. I lecimy dalej. Tutaj następna miejscóweczka. Mamy godzinę, startujemy o 22, wiecie? Startujemy o godzinie. Startujemy 22.29, także 22.29. Mam nadzieję, że macie dużo miejsca, żeby ładować fanty. No i co? Na tej miejscówce idę z naszą skrzynką, z naszym ludzikiem, a na tej miejscówce wentylator. Ale tak jakiś fajny jest włącznik. Ja jestem ciekawy, czy działa STP, wentylator biurkowy. Wygląda nawet. No, taki duży, większy to o, w tą stronę. I lecimy z naszymi znaleziskami. A my dalej śladami, mamy dalej 22 coś, 40, 50, coś takiego, a my dalej śladami tamtego wczorajszego depozytu. A tutaj taka miejscowa, no ktoś wyrzucił ładny niebieski kontener do papieru, takie rzeczy. Mamy trochę kabla, to jest ta gruba miedźka. Także kabel weźmiemy. Kabelka trochę weźmiemy. Co tu jeszcze jest? Biało-czerwoni. Kredki do malowania twarzy. O, elegancko. To teraz na mecz mogę normalnie iść. I będę miał barwy. Co tutaj dalej wyrzucili? Widzicie coś ciekawego? Jak coś będzie, może to się połączę, nie? Bo ja nie wiem, czy coś jest, czy nie ma. Może to już nic. Pepsi kolekcjonerski do auta. Wyprać go i kolekcjonerski. Ale jadka. O! Trójkąt strzygawczy. Będzie cały, jak myślicie? Jak się trójkąt otwiera? Powiedzcie tutaj, jak się otwiera trójkąt. Elegancko, cały trójkąt, praktycznie nieużywany, nowiutki, patrzcie, nowy trójkąt, jeszcze z metką, z instrukcją, czyli nie był otwierany, po prostu opakowanie brudne. O, takie nasze już znaleziska, także trójkąt wjechał teraz jeszcze, niemiecka skrzynka, lecimy ludzika dalej, co my tu mamy ciekawego, będzie coś jeszcze, czy już nie? Nawet jak nie będzie, to ten trójkąt. O! A to klamki tylko, już myślałem. O, jest spray normalnie. Enamel, emalia jakaś. Jest jakiś spray cały, także spoko. Klamki były i pędzel, bo już myślałem, patrzcie, że jakieś stare, mosiężne coś, nie? Ale to stary, unidru. Ale dobrze, że... Ale klamki są dwie sztuki klamek, takie mosiężne? Jak myślicie, one chyba są mosiężne? Trzeba magnesem sprawdzić. Tak, one są chyba mosiężne, te klamki. Ja sprawdzę zaraz latarką magnesem. Coś takiego. Wyrzucili. Dlaczego oni wyrzucają klamki dobre? Powiedzcie, tak, to trzeba sprawdzić. No ciężkie jak na znal. Zaraz sprawdzę. Nie przyciąga. Czyli to mogą być mosiężne klamki. Powiem wam. Mogą być, tak, że klamki. Co dalej? Dzisiaj nas jakie przygody czekają? Czy jesteście gotowi na jakieś dobre przygody? Czy też nie? Powiedzcie mi o coś takiego. Ten do auta. Lalka? Jaki pojazd stary, ty widzieliście? Co to jest, pamiątka? Pamiątka z euro jakiegoś, bo tu jest, patrzcie, te znaczki są polskie. Olimpiada. I tak się go kładzie gdzieś. O, to za tam małyż. O. I on sobie normalnie. Czekajcie. We włosy mu się spątało.
I on sobie normalnie posiedzi, tak. Będzie gotowy do zjazdu. Siadaj, o. Coś takiego, fajny? Co to jest, Adam Małysz? Nie, to Kopernik bardziej jest, no nie? Kopernik. Pamiątka, fajne. Ktoś był, ale powiedzcie mi może, czy orientujecie się, z czego to może być pamiątka? Z jakiej olimpiady może? Znaczy z jakiegoś Pucharu Świata czy coś, ale bieli. Weźmiemy, zobaczymy, co tutaj jeszcze dalej. Może jakiś... Dzisiaj jest jakiś taki, o, maska Batmana, ale będziemy dzisiaj... Ale będziemy biegać, Batman będzie biegał. Normalnie. Batman będzie biegał, no, nasionko. Co tu jest? Takie ciężkiego coś? Serek topiony, o. Serek to nie. Dobra, i lecimy dalej. No i dobra, i dobra, i fajno, i lecimy dalej. Te nasze znaleziska zbieramy i lecimy dalej. Pasioki, bloki. A co to jest za termos tam? Świeżo, tak, to lecimy.